Moim gościem w radiu TOP FM jest muzyk, wokalista zespołu Nocna Zmiana Bluesa, autor tekstów. Witam pana bardzo serdecznie, panie Sławku. Witam Tobiaszu, witam słuchaczy. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać, że przyjął pan moje zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Mi również. Rozumiem, że interesuje się muzyką, którą uprawiam. Wśród młodych ludzi nie jest to tak częste, aby interesować się bluesem, jest to raczej domena starszych, więc tym bardziej mi miło, że młody człowiek jest zainteresowany bluesem. Wie pan, mnie w ogóle interesują ludzie wszelkiej maści, więc nie tylko muzyka, ale też przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. No, z pewnością aspekt twórczy jest istotny w tym, co robię, więc chętnie odpowie na twoje pytania. Panie Sławku, zacznijmy od tego, bo ja zanim się połączyliśmy, trochę sobie na pana temat poczytałem, na temat kariery, jak to wyglądało i tak dalej, ale chciałbym się zapytać, jak narodziła się tak naprawdę pana pasja i pana miłość do muzyki i dlaczego akurat to jest muzyka bluesowa? Przyznam, że sam nie wiem, dlaczego akurat ta muzyka fascynuje mnie. Jest wiele pięknych gatunków, ale wydaje mi się, że blues jest muzyką, która najbardziej odpowiada mojej osobowości. Ten rodzaj ekspresji, zarówno jako słuchaczowi, jako i temu, który gra, odpowiada najbardziej. Zanim poznałem bluesa, a było to w połowie lat 70., nie interesowałem się szczególnie muzyką. Może coś tam grałem na gitarze, jakieś piosenki ogniskowe, ale tak naprawdę blues poruszył mną do tego stopnia, że zrozumiałem, że muzyka jest czymś istotnym w moim życiu. A czy pana zdaniem muzyka bluesowa jest dla każdego, czy dla bardziej, że tak powiem, zaawansowanej publiczności? Blues nie jest trudną muzyką pod względem budowy. Jest nawet dosyć prosto, natomiast pozwala na oddanie emocji. I to jest bardzo, tak, bardzo, bardzo istotne. No, można powiedzieć, że blues stał się muzyką elitarną obecnie i raczej dla osób, które jakiś bardziej interesują się muzyką niż przeciętny odbiorca, dla którego muzyka jest jakimś tłem w samochodzie, czy w ogóle do słuchania w tle. Bluesa raczej słucha się bardziej aktywnie, jako muzyka tła niezbyt się sprawdza. Tak. A wróćmy jeszcze do tego, jak zaczęła się w ogóle pana przygoda z muzyką? No, usłyszałem w programie Trzeci Polskiego Radia audycję nieżyjącej już Marii Jurkowskiej. Audycja nazywała się Bluesora i Dziś. Aha. I w tym programie usłyszałem płytę Live at the Second Thread. To była płyta duetu Sonny Terry, Brownie McGee. Ta płyta, ci muzycy wywarli na mnie ogromne wrażenie. No tak wielkie, że zacząłem się uczyć poważnie języka angielskiego, aby dotrzeć do źródeł. No i zacząłem też myśleć o tym, żeby samemu grać. Tu ciekawostka, kiedy zmarła przedwcześnie Maria Jurkowska, ja zastąpiłem ją w programie Trzecim Polskiego Radia i prowadziłem przez 12 lat różne audycje. To było w latach 80. i 90. W 2000 roku zakończyłem, to jest współpracę z programem Trzecim, ale zrobiłem tam
1500 audycji poświęconych bluesowi. To były audycje Blues w pigułce, Bluesełka, Trochę Bluesa, Między dniem a snem, Między rokiem a historiem z bluesowej kolekcji Marii Jurkowskiej i jeszcze kilka, więc 1500 audycji. No właśnie, o tej przygodzie z programem trzecim Polskiego Radia również czytałem, zanim się połączyliśmy, i powiem szczerze, że bardzo mnie to zaciekawiło rzeczywiście. No, po prostu w tamtych latach program trzeci promował bluesa, uważano, że jest to wartościowa muzyka. No to i skoro zabrakło pani Rukowskiej, zaproponowano mi prowadzenie tych audycji. No niestety potem zmieniła się sytuacja w programie trzecim, postawiono na inne gatunki. No i cóż, zakończyłem swoją współpracę z radiem. Przeszedłem do programu Radia dla Ciebie, to jest radio na województwo mazowieckie. A obecnie od 5 lat prowadzę audycję w programie drugim Polskiego Radia. No i więc jakaś ta moja przygoda z radiem trwa, chociaż przede wszystkim czuję się muzykiem i twórcą piosenek, a radio jest dopełnieniem mojej muzycznej pasji. A do tej pory można pana w radiu usłyszeć? Tak. W programie drugim Polskiego Radia w piątki od godziny 18 do 19 prowadzę audycję zatytułowaną Teraz Jazz. Chociaż jest taka nazwa, to ja tam prowadzę muzykę bluesową. No, w sensie, że blues jest bardzo pokrewnym gatunkiem do jazzu. Więc bardzo, bardzo tę audycję polecam przy okazji. Obiecuję, że w najbliższy piątek postaram się posłuchać tej audycji. No, będzie mi miło. Panie Sławku, bo również wiem, że współpracował pan z wieloma legendarnymi już, można powiedzieć, muzykami i zespołami, między innymi z Krystyną Prońko. Grał pan także w zespole Jam. Jest pan także autorem muzyki na przykład do serialu Rodzinka.pl. Można usłyszeć tam pana harmonijkę. Ja muszę przyznać, że uwielbiam serial Rodzinka.pl. Mam wszystkie sezony na płytach DVD. Także jest to mój ukochany serial. Ale chciałem zapytać o to, jak to jest współpracować czy pisać teksty dla tak znakomitych artystów? No, miałem szczęście, że moje drogi skrzyżowały się z zespołem Jam. Jak powiedzieć, to... Z Ryszardem Riedlem też? Tak, Ryszek Riedel zaśpiewał piosenkę mojego autorstwa Hotelowy Blues. Ten utwór znalazł się na płycie Choryda Bluesa zespołu Nocna Zena Bluesa. Natomiast ja na zespołem Jam nagrałem płytę zatytułowaną Ciśnienie i tam nie śpiewa Rysiek, tylko ja. Niejako tutaj nastąpiła taka krótka zmiana. Co do rodzinka.pl, no to zaznaczam, że nie jestem autorem całej muzyki, tylko pewnych krótkich sekwencji. To bardzo tam śladowo pojawia się ta harmonika, ale oczywiście jest. Tak samo jest w serialu Ojciec Mateusz, kiedy też niekiedy się moja harmonika tam pojawia w niektórych odcinkach, nie we wszystkich. Z Krystyną Prońko miałem przyjemność współpracować kilkakrotnie. Na jej ostatniej płycie, chyba, która nazywa się Specjalne Okazje, gram w kilku utworach na harmonijce, a wcześniej, chyba 5 lat temu, nagraliśmy płytę będącą duetem. Śpiewamy z Krystyną na zmianę w różnych piosenkach, niektóre razem, niektóre wymieniamy się zwrotkami.
no tak przeplatają się nasze głosy. Mój głos raczej surowy i taki prosty. No i Krystyny piękny głos soulowy. Wielu osobom podobało się takie zestawienie na zasadzie kontrastu, bo nie da się ukryć, że te głosy zostały tak dobrane, aby kontrastowały z sobą. Akurat tą płytę Krystyny Prońko, którą pan wspomniał, na specjalne okazje mam akurat. Tak się składa, że ostatnią płytę Krystyny Prońko mam i rzeczywiście... No to ja jestem tam. W 5 utworach tam bodajże gram. Tak. I rzeczywiście jest ona wyjątkowa. Ma bardzo wyjątkowy klimat. Tak, tak. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak tam została ta harmonika nagrana. Jest fajnie. Dodam jeszcze, że miałem przyjemność nagrać płytę w duecie z Wojciechem Karolakiem, który jest legendą polskiego jazzu. Ta płyta zdobyła miano złotej płyty, co nie jest obecnie łatwe, no bo płyt już się tak nie sprzedaje, jak to bywało lata temu. A skąd pomysł na taką oryginalną nazwę zespołu, jak Nocna Zmiana Bluesa? No, to jest nazwa, którą nie lubię, przeszkadza mi ona, nie lubiłem jej nigdy. Niestety jestem zmuszony do jej używania, bo jest to już jakiś znak firmowy. Natomiast kiedy pierwszy koncert pod tą nazwą zagraliśmy w roku 1982 na festiwalu Jesień z Bluesem w Gęstoku, wymyślił ją kolega, który grał wówczas w skrzypcach. No i on chciał wymyśleć nazwę taką z podtekstami, że to nie wolno nam grać w dzień, to gramy w nocy, co nie było prawdą. Nie lubię się kreować na męczennika, który z komuną walczył. No więc ta nazwa miała być taka tymczasowo, bo on był bardzo tym. Aha. Dla niego to było ważne. No i dostąpiliśmy. Był to ogromny sukces. Wypadliśmy chyba najlepiej na całym festiwalu. Potem zagraliśmy na festiwalu Rawa Blues, też już pod tą nazwą. No i potem już trudno było z niej rezygnować. A ten autor tej nazwy po tym festiwalu w Białymstoku zrezygnował. Potem sam nic nie dokonał w muzyce, z tego co wiem, no ale pozostała po nim ta nazwa. Czy festiwal Rawa Blues to jest ten festiwal, który organizuje Ireneusz Dudek? Tak, to jest ten festiwal. Graliśmy tam. No właśnie, bo tak. 14, może 15 razy przez tyle lat. No jest to ogromny festiwal, ale też są inne znaczące. Ja w tej chwili jadę samochodem z Suwałk do Torunia. W Suwałkach spędziłem 3 dni i w Suwałkach, chociaż nie teraz, tylko latem jest prowadzony festiwal Suwałki Blues Festival. Jest to największy bluesowy festiwal w Polsce i jeden z większych w Europie. Mhm. I był pan tam jurorem, z tego co wiem, tak? Tak, ale nie na festiwalu bluesowym, bo tam się odbywa wiele innych festiwali, a ja z racji tego, że piszę również piosenki dla dzieci, wydałem 4 płyty z piosenkami dla dzieci. No i bywam zapraszany tu właśnie do Suwałk, czy na inne festiwale, na przykład na festiwal Jana Wojdaka w Krakowie, czy jeszcze na inne. I pisał pan też piosenki dla Majki Jeżowskiej, prawda? No nie zupełnie. Z Majką współpracowałem, grałem na jej płycie na harmonijce, ale autorem nie byłem. Głównie współpracuję z dziecięcym zespołem wokalnym z miejscowości Rypin. Zespół nazywa się Korniki. Wydaliśmy wspólnie już 3 płyty swoją muzyką, tekstami, czasem jednym i drugim, albo
zacząłem przed laty, mam dwie córki, kiedy one były jeszcze bardzo, bardzo młode. Pisałem dla nich piosenki no, z życia rodzinnego, o naszym psie, o różnych sytuacjach domowych. Uzbierało się tych piosenek sporo i postanowiłem je nagrać jakimś dobrym zespołem i padło na Kurniki, które są znakomitym zespołem wokalnym. A chciałem zapytać o taką rzecz, czy nadal z perspektywy lat, bo że tak powiem, pana kariera trwa już można powiedzieć ponad 40 lat, czy w dalszym ciągu ma pan taką samą przyjemność stworzenia, występowania na scenie i tak dalej, czy jednak bywają takie momenty, że chciałby pan zająć się czymś innym zupełnie? No, nie bardzo sobie wyobrażam, żebym miał teraz się czymś innym zajmować, zwłaszcza, że sam w trakcie mojej działalności uczę się, rozwijam, wiem więcej o harmonii muzycznej. Także nie, raczej nie myślę o tym. Może kiedyś byłem nastawiony na wirtuozerię harmonikową, bardzo dużo ćwiczyłem, rozwijałem się, napisałem dwa podręczniki gry na harmonice, które bardzo pomogły młodym ludziom w Polsce. Były to pierwsze podręczniki gry na harmonice w naszym kraju. Teraz jest tego dużo w internecie, ale w latach 90. to była nowość. Ale teraz już wirtuozeria harmonikowa nie jest dla mnie tak istotna. Oczywiście gram i ćwiczę. Przede wszystkim piszę piosenki teraz. Muzykę, ale też i teksty. Na przykład w teatrze Relax, w nowym teatrze, który w Warszawie ma siedzibę tam za domami centrum, jest wystawiany musical z moją muzyką na kanwie powieści Marka Twaina. Tajemnica Tomka Sawyera nazywa się. Libretto napisał Jerzy Andrzej Masłowski, mój przyjaciel. No więc stworzenie muzyki do muzykalu, zaaranżowanie tego, to była zupełnie nowa sprawa i teraz interesują mnie bardziej takie sprawy, twórcy, czyli pisanie piosenek dla innych. Na przykład ukazała się płyta przed dwoma laty, artyści niewidomi śpiewają piosenki Sławka Wyszkolskiego. Ta płyta była nominowana do Fryderyka w tym roku. No, nie wygrała, ale sama nominacja też, myślę, jest sporym osiągnięciem. Myślę, że tak, że taka nominacja do tak prestiżowej nagrody, chyba sama nominacja jest jakiegoś rodzaju wyróżnieniem, prawda? Tak, z pewnością cieszę się z tego, a jeszcze bardziej cieszyli się z tego artyści, znakomici, którzy tam zaśpiewali. To co dodam jeszcze, jeśli chodzi o to zmęczenie, no bo może dokładnie zespół Nostradamusa Plusa powstał 38 lat temu i od czasu powstania tego zespołu liczę tak umownie moją karierę muzyczną, bo wcześniej to było bardziej amatorskie. No, ale 38 lat temu to też jest, 38 lat to też całkiem sporo. No i bywają sytuacje, kiedy mi się nie chce, a to na przykład kiedy trzeba grać koncert, a zdarzy mi się być przeziębionym. To nie jest często, ale raz na kilka lat zdarzyło się, że z kaszlem, okropnym katarem musiałem występować. No to, ale nie było to przyjemne, ale no to już względy zawodowe przeważają. Na szczęście takie sytuacje są, jak mówię, bardzo, bardzo rzadkie. Jestem w dobrej formie, nie przeziębiam się, dbam o siebie i jest okej. Okay. Ale bywa, nie? No. Podróże też czasem bywają męczące. Był okres, że graliśmy często we Francji, w Niemczech. No to takie długie podróże, zwłaszcza do Francji, zawsze było to jakąś uciążliwością. Ale to są drobiazgi, cieszę się, że są ciągle chętni, aby mojej muzyki słuchać i aby mógł tworzyć dla siebie i dla innych. Ale jesteście bardziej
Bo raczej nie jesteście zespołem, czy pana twórczość nie jest słyszalna, nie wiem, że tak powiem, w radiach takich ogólnodostępnych, że tak powiem. Chyba, że ja po prostu tego akurat nie słyszę. Ale czy na przykład... Tak? No, zapowiedź rację. Zbyt często w ogóle muzyka ani polska, ani amerykańska, czy jakakolwiek w radiach nie jest promowana, Marcinie, to, ale najgorsze nie jest to w radiach rozgłośniach regionalnych polskiego radia. Czasem te utwory się pojawiają, chociaż na pewno mogłoby to być częściej. A czy przez to nie jest tak, że nie czuje się pan trochę takim artystą, takim muzykiem niezależnym? Tak, czuję się niezależnie. Miałem zawsze ten komfort, że nie musiałem podporządkowywać się modą. Kiedy zaczynałem, grałem w zespole z akustycznymi instrumentami, bez bębnów. Kontrabas, skrzypce, gitara, harmonika, no to było coś niezwykłego. Ale to mi się podobało. Udało mi się nagrać kilka płyt z tym zespołem. Te płyty były kupowane. Potem zmieniłem nieco charakter, dodaliśmy bębny, było to bardziej już energetyczne. No bo miałem taką ochotę. To ogromnie cieszę się, miałem szczęście. Nagrywałem z orkiestrą symfoniczną i z muzykami ludowymi, z big bandem jazzowym, ale zawsze było to, wypływało to z mojej inicjatywy. Nie musiałem robić nic, czego bym się wstydził albo robił niechętnie. No, jestem pod tym względem szczęściarzem i mogę być tego tylko bardzo zadowolony. Oczywiście ktoś powie, a nie macie w radiu, nie macie w telewizji. No cóż, pewnie, że byłoby lepiej, ale ja cieszę się, że mogę realizować się artystycznie, chociaż promocja zawsze jest pożądana. To jest na pewno zawsze bardzo miłe. Jak to się mówi, zawsze warto stać przy swoim. No tak myślę, nie? No patrz to. Ale są osoby zainteresowane, no dzwonisz ty do mnie, rozmawiamy tak w twoim radiu. Są osoby, które uważają, że warto ze mną porozmawiać, że mówię o czymś interesującym. No to jest dla mnie też powód do jakby satysfakcji, że robię coś sensownego. Tak jest, tak jest. A chciałbym jeszcze na moment porozmawiać o festiwalu Blues Express w Zakrzewie, bo akurat tak się składa, że mamy wspólnego znajomego, Henryka tak. Szopińskiego, i wiem... Tak, to... Tak? I no tak, oczywiście, no jest, tak, znam ten festiwal, grałem tam wiele razy z dużym powodzeniem, nawet w tym roku, chociaż w tym roku było znacznie mniej festiwali niż w latach poprzednich. No ale ten akurat się odbył. Henryk jest znakomitym organizatorem, po prostu jest świetnym pod względem organizacyjnym, jest tym bardzo dobrym muzykiem. No, mogę go stawiać za wzór dla innych organizatorów festiwali. Koncepcja, żeby połączyć festiwal bluesowy z przejazdem pociągiem, jest nowatorska, nie spotykałem, nigdy się z taką nie spotkałem, a to jest łatwo wymyśleć coś nowego, czego jeszcze nie było w branży rozrywkowej. Coś nietuzinkowego, prawda? Wymyślił tak. Henryk Szopiński, nie? Z pewnością robi coś ciekawego, wartościowego, przyjeżdżają tam, no, nie ma chyba w Polsce wykonawcy, który nie chciałby tam wystąpić. A gra też wielu znakomitych wykonawców amerykańskich, którzy grają na najbardziej prestiżowych festiwalach na świecie. Co najlepiej świadczy o tym, że festiwal Blues Express jest ceniony. Od początku jest pan z Bluesem Expressem, czy trochę później?
chyba od pierwszego festiwalu, bo nawet pomagałem nieco w jego organizacji. Tam przekazałem moje kontakty w telewizji. Także myślę, że już na pierwszym festiwalu, albo grałem na pierwszym festiwalu, ale na pewno prowadziłem tam warsztaty, uczyłem młodych ludzi, jak grać na harmonice. Wie pan, ja szczególnie dziś bardzo się cieszę, że ta rozmowa ma miejsce, ponieważ jest to dla mnie również bardzo szczególny dzień, ponieważ dziś mijają 4 lata, odkąd poprowadziłem pierwszą audycję w Radiu Tobie FM. Gratuluję, 4 lata to już jest pokaźny dorobek. I życzę Ci, żeby radio się rozwijało i aby jak najdłużej nadawało, no i przede wszystkim, aby miało słuchaczy. Bardzo, bardzo dziękuję i tak jak mówię, strasznie się cieszę, że akurat dzisiaj, w takim wyjątkowym dniu, ta rozmowa ma miejsce. Tak. Cieszę się, że trafiłem na takiego pasjonata, jakim jesteś, Tobiaszu, i również mam dużą satysfakcję. Przyznam też, że to pierwszy wywiad, którego udzieliłem, prowadząc jednocześnie samochód, bo mam telefon głośno mówiący. Obawiałem się, że będą zaniki, ale nie, no, na szczęście jadę przez takie okolice, gdzie ten zasięg jest. Zbliżam się teraz do miejscowości Pisz, czyli jest to ciągle chyba Suwalszczyzna jeszcze. No jeszcze do Torunia mam 260 km. A chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz, przepraszam, bo mi się przypomniało. Czy generalnie jest pan otwarty na każdy rodzaj muzyki, czy tylko i wyłącznie słucha pan bluesa na przykład? Był okres, no, na początku mojej działalności muzycznej, kiedy byłem bardzo ortodoksyjnym wyznawcą bluesa. Słuchałem różnych gatunków bluesowych, czyli bluesa stylu delta, soul bluesa, bluesa chicagowskiego, bluesa z Teksasu. To są bardzo odmienne gatunki, bardzo, bardzo się od siebie różniące. Był też okres, kiedy słuchałem niemal wyłącznie płyt z lat 20. ubiegłego wieku, takich szumiących, trzeszczących. Najczęściej tam był solista grający na gitarze i śpiewający. Był taki okres, że gustowałem w tym. No, ale jak już wspomniałem, no, rozwijam się, zaczynają mnie interesować inne rzeczy. Obecnie słucham wiele muzyki latynowskiej, bossanowy czy jazzu związanego z bossanową. To nie znaczy, że gram ten gatunek. Wspomniałem o muzyce, którą zrobiłem do muzykalu, muzyka Tomka Sawyera. Tam bluesa jest bardzo niewiele. Jest to soul, muzyka soulowa połączona z folkiem niekiedy. Dosyć dziwne zestawienie. Aranżowana na sekcję dętą i zespół smyczkowy, między innymi. Ale bluesowe to, powiedzmy sobie, szczególnie nie jest. Ale tak pasowało do tego muzykalu i tak to zrobiłem. Także no myślę, że to jest ciekawe, że to stanowi rozwój i to jest niezbędne, aby się rozwijać, aby stworzyć coś nowego, bo gdybym był zamknął się tylko w gatunku bluesowym, to mogłoby być niebezpieczne. No i nieciekawe pewnie dla mnie. Jasne. Pewnie, że tak. Panie Sławku, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę i mam prośbę. Mógłby pan jeszcze ze mną zostać przez moment poza nagraniem? Tak, oczywiście. Będę miał do pana prośbę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Sławomir Wierzcholski.